Witajcie w kolejnym odcinku z serii Sprawdźmy To. Dzisiaj przyglądamy się magazynowi LEGO Ninjago Legacy, który kosztuje 19,99 i wraz z nim dostajemy minifigurkę Jaya oraz Azora, dodatkowo kartę limitowaną Legacy Dziel Lloyd, jak tu widzicie, z nowej szóstej serii i taki przedsmak, można powiedzieć, tego, co niedługo trafi na kanał, czyli paczka kart z nowej serii szóstej, jak widzicie. Czemu mówię, że przedsmak? Ponieważ tradycyjnie planuję duży opening. Na pewno będą wszystkie dodatki, jakie można dostać, czyli wszystkie karty limitowane. No i może kiedyś nawet, jeśli dobrze mi się uda trafić, to może nawet całego boksa otworzymy, albo i dwa. Zobaczymy. No ale na razie przejdźmy do tej saszetki. Mam wrażenie, że w sumie to już nie mam wrażenia. Zobaczcie, taka mała zmiana, nie wiem, czy to miała być ekozmiana. Nie ma plastikowej saszetki, tylko to jest taka bardziej papierowa już. Nie wiem, czy to dlatego, że tu jest w magazynie, czy może to już zmiana na stałe. No ale przeglądamy się kartom, oczywiście zasady gry tradycyjnie w tych promocyjnych wydaniach. No i niestety na sam początek karta specjalna, czyli tu Legacy Samurai X, tak się prezentuje. Nic ciekawego, szczerze mówiąc. No i nowe karty. Latający Heilmar, oczywiście znowu będzie trzeba poczekać, zanim się nauczę wymowy tych wszystkich imion. Wódz Mamatus, ciekawe. Wykolejony z edycji Shintari. No i karta czwarta, piąta w sumie, zasypany liśćmi. No to tu sensei, nie wiem, do czego ma się odwoływać ta karta, jeśli chodzi o serial, film, jak kto woli. No i teraz szybko przyglądamy sobie, jak wygląda zawartość magazynu. No to jak widzicie, komiks tradycyjnie nawiązujący tutaj akurat do serialu Legacy zapewne, czyli tutaj do turnieju żywiołów. Nie będziemy jakoś się skupiać. Najciekawsza część magazynu, czyli w sumie plakat, złoty Lloyd, a po drugiej stronie tam był Garmadon, jak widzicie. O. No i tam reklama innego magazynu, jakieś ciekawostki na temat Azora, epickie pojedynki tam i tutaj jakieś znowu zabawy. Ostatni konkurs, ostatni zwycięzcy konkursu, no i zapowiedź kolejnego magazynu, wielkie bu, no bo mini figurka Kaja i Nindroida, które już były niestety w magazynie, 26 sierpnia trafią do sprzedaży. Czy warto czekać? To już od Was zależy. No a teraz zobaczmy, jak prezentują się figurki. Także tak wyglądają te nasze postacie tutaj. Azor na pierwszy rzut oka. Azor, wiecie, oko. Wracając, wygląda tak samo jak w turnieju żywiołów, jeśli chodzi o tamten zestaw. Może troszkę inna minka jest, bardziej, nie wiem, taka poddenerwowana. No ale tak, to jest ten sam Azor. Co do Jaya, no to szczerze nie mam nic nowego do powiedzenia na jego temat, ponieważ ta figurka już się chyba raz prześlizgnęła przez nasz magazyn tutaj, przynajmniej tak kojarzę. No i główka wygląda tak samo jak u każdego Jaya. No ale co Wy sądzicie o tym magazynie? Czy warto nadal go kupować? Piszcie w komentarzach, a ja się na razie z Wami żegnam. Trzymajcie się, no i cześć!